Cześć, witajcie, z tej strony GRID79. Niedawno zacząłem grać sobie w Cyberpunk'a 2077 i standardowo, chyba jak wszyscy, mam problem z komponentami do ulepszeń. Okazało się, że rozwiązanie na... na to jest bardzo proste. Już Wam pokazuję, co należy zrobić. W pierwszej kolejności musimy znaleźć skrytkę. Skrytkę czy też sprzedawcę? No tutaj w naszej wersji nazywa się to skrytka, więc trzymajmy się tego określenia. Kiedy już ją odnajdziemy, drugim warunkiem, jaki musimy spełnić, jest posiadanie przynajmniej dwóch sztuk. danego komponentu. Jak widzicie tutaj już trochę się pobawiłem, trochę potestowałem, czy ten hack... hack? w sumie exploit, no dobrze, może, może nie hack. Za bardzo się w cyberpunka chyba wkręciłem. Yy, czy w ogóle działa? Okazuje się, że mamy końcówkę maja 2023. Bez problemu wciąż możemy się tak wzbogacić. Zarówno jeśli chodzi o nasze finanse, jak i przedmioty, które się stakują, ponieważ nie tylko komponenty możemy tak robić, ale także możemy tak robić z granatami, czy leczeniem. Leczeniem. Granaty mamy tutaj. Z granatami, leczeniem, czy jedzonkiem. No ale do rzeczy. Kiedy już mamy przynajmniej dwie sztuki danego przedmiotu w staku, kiedy już odnaleźliśmy naszą skrytkę. Otwieramy menu sprzedaży i szukamy naszych komponentów do ulepszeń. No i teraz, jak to zrobić, żeby się dorobić? Jak widzicie, ja mam 7548. kasy w skrytce jest 20 000. Weźmy sobie niezwykłe komponenty, zaznaczamy do sprzedaży. Tutaj ważna sprawa: za pierwszym razem zaznaczamy o jedną sztukę mniej niż mamy stack. Chodzi o to, żeby ona została tutaj na tym miejscu. Najeżdżamy kursorem na item, który sprzedajemy i przytrzymujemy f. Ważna rzecz, nie naciskamy. Tylko przytrzymujemy. Także nasze 71 sztuk już sprzedaliśmy. Kasę za nie zarobiliśmy. Skrytka straciła. Ale my możemy ponownie sprzedać to, co już sprzedaliśmy. Także w tej chwili już zaznaczamy maksymalną ilość. Potwierdzamy. Z 72 sztuk zrobiły nam się 143 sztuki. Kasa zarobiona. Teraz kolejna zabawna rzecz. Odkupujemy wszystko i zwróćcie uwagę, że płacimy tylko za tą pierwszą sprzedaż. Tą drugą mamy jakby gratis. Także ja wciąż mam 7548, w skrytce wciąż jest 20 tysięcy. Nikt nie zyskał, nikt nie stracił, a przedmiotów mamy dwa razy tyle. Yy, Problem mały jest w sumie, może nawet nie problem, tylko ciut inaczej to wygląda w przypadku legendarnych. Zasada jest taka sama: zaznaczamy o jedną sztukę mniej niż mamy w staku. Najeżdżamy kursorem na przedmiot, żeby on cały czas sobie na nim tam był. Naciskamy F. Wyskakuje nam potwierdzenie, czy chcemy sprzedać ten przedmiot. W tej chwili musimy nacisnąć F i je przytrzymać, żeby ponownie wejść w sprzedaż. Teraz sprzedajemy wszystkie. Potwierdzamy, potwierdzamy. Tutaj już nie jest wymagane, bo przy drugiej sprzedaży to już robimy normalnie. No i mamy tam z 800 paru 1777. Kasa zarobiona. Odkupujemy. Potwierdzamy. Stan kasy niezmieniony. Przedmiotów dwa razy tyle. Tak samo będzie, jeżeli powiedzmy, tak sobie to ustawmy. Jak widzicie, menu sprzedaży jakby nam. A poczekajcie, podniosę jeszcze troszeczkę wyżej o menu sprzedaży nam zasłania, ale to nic. Robimy tak samo. O jedną sztukę mniej. Najeżdżamy mniej więcej w miejsce, gdzie jest dany przedmiot. No, wszystko jest podzielone na kwadraty, także dość łatwo sobie wymierzyć, gdzie to mniej więcej jest. I potwierdzamy, przytrzymując klawisz sprzedaży. Menu znikamy, automatycznie tamten przedmiot naciskamy, jakby ponownie, i możemy go sprzedać drugi raz, za co dostaniemy kasę, a przedmioty nam się zduplikują. Wykupujemy. Przedmioty zduplikowane, stan kasy taki sam. Także koniec zmartwień, jeśli chodzi o leczenie, czy komponenty do wytwarzania haków, broni, czy o jedzonko. Dodatkowo, no, jeżeli chcemy, możemy sobie tych przedmiotów trochę zduplikować, znaleźć jakiegoś zarobasa, sprzedawcę, który ma sporo kasy i po prostu mu to sprzedać. Tak, dodatkowo jeszcze tylko wspomnę, że nie musimy oczywiście się ograniczać do jednego przedmiotu. Weźmy sobie na szybko to, zróbmy jeden, drugi, trzeci. Mamy wszystkie przedmioty zduplikowane, kasę za nią zarobioną, oczywiście je odkupujemy, bo chodzi nam tutaj o ulepszenia, a nie o kasę w tym momencie. Stan kasy ciągle niezmieniony, w skrytce ciągle kasa niezmieniona, a my przedmiotów mamy dwukrotnie więcej. Ogranicza nas tylko tutaj liczba kasy, jaka jest w skrytce, czyli te 20 tysięcy także miłej zabawy mam nadzieję że rozwiązałem wasze problemy jeśli chodzi o wytwarzanie i o pieniądze w cyberpunku z mojej strony na razie to wszystko trzymajcie się i do zobaczenia na razie